Cześć Manko z tej strony Squido. Witam wszystkich bardzo serdecznie. To jest kolejny odcinek Skylands, czyli epickiej serii przygód. W której to zwiedzamy wszystkie te wyspy i zobaczcie, którą wyspę dzisiaj będę eksplorować. No, chyba tą najbliższą, albo może nawet kilka najbliższych. Zobaczymy, ile się uda zrobić w tym bardzo krótkim, ograniczonym czasie antenowym. Prosicie mnie o dłuższe filmiki, ale niestety YouTube każe mi płacić za robienie dłuższych filmików, więc muszę wstawiać tylko te krótsze. No chyba, że będziecie wysyłać dużo kasy z donatów, to będę mógł sobie wtedy pozwolić na nagrywanie dłuższych filmów. I wtedy będzie spoko. A zastanawialiście się kiedyś, dlaczego w ogóle YouTube każe sobie płacić za tworzenie dłuższych filmów? E, to dlatego, że transfer kosztuje, że miejsce na serwerach YouTube'a, no, niestety, kosztuje, jest go coraz, coraz mniej. Zazwyczaj płacimy YouTube'owi my, jako twórcy, w postaci reklam, w postaci. No my jako widzowie też płacimy w postaci reklam No dlatego tak to właśnie wygląda na tym takim YouTubie Jeżeli chcecie dłuższe filmy to oglądajcie więcej reklam, a ja zaraz spadnę I będzie, będzie to bardzo smutne Dobrze, może sobie podłożę jakąś kłodę pod, znaczy może nie kłodę, ale coś sobie podłożę, te liście nie wiem, czy oni będą znikać, czy nie Być może to były tylko jakieś pierwsze liście bo wydaje mi się, że część z nich znikła po tym drzewie, które wyrosło, dlatego zobaczymy, jak to się będzie kształtować w najbliższych dniach, godzinach i tak dalej. Posadzimy sobie wszystkie drzewa, wszystkie miejsca zajęte e, i, i trzeba czekać teraz w sumie tylko, tylko. E, Okej, okay. zróbmy coś kreatywnego, a tą kreatywną rzeczą będzie wysiedlenie kurczaków. Na tamtą wyspę, ok, to jest wyspa czaszki. Tak ją nazwę, bo tam chyba jest głowa czaszki. Także ciekawie, ciekawie. Damy radę jakoś to poprowadzić. Damy radę. Ciekawe, czy kuraki tędy przejdą jakimś cudem. W sumie nawet na to nie liczę, ale fajnie by było. Żeby ja sobie tak samo tutaj z własnej nieprzymuszonej woli przeszły, dobra. Uwaga, zrobię skok. Wow! skok wiary! Wow, okropne. Wyspa czaszki. Tak myślałem. A co jest w skrzyni? Uuuu, spawnuje szkieleta. Tylko czy to spawnuje tam nam jednego szkieleta, tylko czy to nam zespawnuje cały taki spawner. Wydaje mi się, że jednego szkieleta, ale nie jestem pewny. Na razie to zostawimy to tak. Zabiorę oczywiście ze sobą to takie fajne raczej znaczy, tą fajną skrzynię. E, trochę wyspę pouzupełniam w to, czego na niej brakuje. A mianowicie paru bloków, bo była dość dziurawa. Hehe, he. i takie śmieszne gadanie Squida. Co tutaj jeszcze zrobimy? Zrobimy sobie tak, drabinki Jak widzicie od ostatniego odcinka to nie tylko kilof mi się zrobił i trochę kamyczka, ale też na przykład drabinki No i jabłuszka do jedzenia, więc no nie ma tak źle, nie ma takiej biedy u mnie jak mogłoby się wydawać Naprawdę żyję sobie bogaci, bogacie i to wszystko dzięki temu, że oglądacie reklamy no, oglądajcie tak dużo tych reklam, że to nie ja płacę YouTubeowi, ale to YouTube płaci mi za nagrywanie filmów. Tak niektórzy twórcy mają, tak bym też chciał kiedyś mieć. Ale wszystko w swoim czasie, zbieramy te e, czaszki czy nie? Damy radę to zebrać, okej. Okay. Ta jedna nie wiem, niech zostanie czy, czy nie. Albo dobra, też ją zabierzemy. Co tu będzie sama stała. Ok, w sumie taki bloczek z diorytu. Niech sobie tak to wszystko ładnie tutaj zawiśnie. Drabinki. No niestety, trochę mi zabraknie, ale chyba i tak daliśmy radę wejść. Ej, teraz tak, muszę zwabić tam jakoś kurczaki. Jest chyba na to jeden sposób i on jest sposobem na nasionko. Uwaga. Zobaczymy, czy to działa. Pyk. Zobaczcie, to działa. Squido, to działa. Dobrze, spróbujemy. Wow, jak podążają ze Squidem. Ciekawe, czy będą skakać tutaj w przepaść. W sumie są kurami i mogłyby to zlecieć. Dobra, nie będziemy ich do tego zmuszać. Zrobię im takie piękne zejście, zobaczcie. To teraz możecie sobie spokojnie tu zejść, kurczaczki moje, kochane. Chodźcie. Chodźcie. Squido mówi, chodźcie. Dobrze, słuchają się Squida. No i teraz je tutaj zamknąłem, uwięziłem na wieczny czas. Moja oficjalna farma kurczaków. No, i nie powinny stąd wyjść. Pamiętacie taki mój słynny filmik, gdzie pokazywałem, jak zrobić kurnik? No to właśnie, zrobimy sobie tutaj kurnik. Kto pamięta ten filmik, gdzie pokazywałem, jak się robi kurnik? Pamięta jeszcze ktoś? I tam mówiłem, żeby nie dawać na pierwszym bloku drabinki, bo wtedy kurczaki będą po drabinkach wychodzić. Nie wiem, czy to ciągle jest prawda, ale wolę się trzymać tego, co tam kiedyś powiedziałem, i nadal nie dawać, bo, bo to działa. My możemy normalnie wychodzić, a kurczaki, no niestety. Nie poradzą sobie Żeby zrobić kurnik no to potrzebujemy oczywiście więcej drewna, więc to może nie dziś, to może kiedyś indziej A w tym tymczasem kolejna wyspa już bez tych kurczaków, które mi tutaj chodziły pod nogi i przeszkadzały i robiły taki zamęt trochę Ale zobaczcie co jest tam, tam też dzisiaj pójdziemy, więc nic, tylko się bawić, eksplorować, wszystko ogarniać, co się tylko da, co, co tylko można, to można robić. Znaczy, wszystko, co nie jest zabronione, to jest dozwolone. To Z takiej zasady ciekawej wychodzę. Zobaczymy, na ile to się okaże być e, przydatne i pomocne i w ogóle ważne. Dla minecraftowicza, takiego jak Ja jestem minecraftowiczem Okej, okay. i zobaczcie, tu jest skrzynia Ender chest tak zwany A w sumie moglibyśmy wszystko to zniszczyć Może się trafi jakaś sezonka przy okazji A może nie, żadnego nasionka nie ma Albo jest jedno To jedno już w sumie miałem wcześniej W ender chestie pusto To jest wielkie rozczarowanie no nic, mniejsza z tym Nie będziemy już teraz tam wracać e, Myślałem, że będzie coś ciekawszego Nawet nasząkań nie dostałem z tej wyspy Nieopłacalna wyspa, totalnie Miejmy nadzieję, że kolejna wyspa, no nie wiem, kaktusowa czy Złota czy żelazna Myślę, że żelazna Nie wiem w sumie po co tam jest loch jakiś, ok. Znaczy, to tak wygląda jak loch. Nie wiem, czy mam rację. Tam jest yy, drzewo. Znaczy, co ja mówię? Jakie drzewo? Choinka to jest <laughs> oczywiście z bardzo fajnymi ozdobami. E, mega mi się podoba. E, gdzie jeszcze mamy coś takiego rozpoznawalnego? Tam jest coś z, z tych podwodnych nowości. Także też fajnie. Tak mi to wygląda. E, chyba, że to teksturpak coś kłamie Tam jest zamek, czyli tam jest ten loch, który trzeba będzie zdobyć No, ciekawie mm. Co jeszcze jest? No, wyspa grzbowa e, To w dużym przybliżeniu robię, ale jest też e, Badland To... De, to okej, okay, nie będę tłumaczył Jeżeli ktoś jest ciekawy czym są podlanty, To zapraszam do mojego filmu o Badlandach Gdzie pół godziny gadałem tylko o tym biomie Więc no mega, mega, mega wartościowy film A mam mało wyświetleń Soul sand czy piasek dusz Coś z daterem związanego Jak wiadomo kaktusy To nie wiem, dość tajemnicze nie wiadomo, co to może być kaktus. Tam jest? Co tam jest? Drzewo jakieś tropikalne. A tu w ogóle też jakieś sawanna, bo, bo chyba akacja to jest. Albo się mylę. E, nie wiem. Tam natomiast mamy. E, co tam mamy? Dżunglę, ok to, to na dżunglę zdecydowanie wygląda. Co jeszcze widzę e, w pobliżu. Mm. Tam coś jest. To jest balon. Latający balon. Mega fajna to wyspa będzie. Taki latający balon. Oczywiście um, takie lodowe stalagmity stalag Czy też no. I. I szklana wyspa. Nie, to będzie obuszczona kopalnia. Tak, to będzie ten drugi loch. Tak, tak mi się coś wydaje. No, ewentualnie tam. To wygląda dość ciekawie i intrygująco. Przypomina mi to trochę górniczy raj. Jeżeli oglądaliście Sky Islands, to będziecie wiedzieli o co chodzi. No... To jest wyspa ewidentnie redstone'owa Co jeszcze znajomego? Tu jest tęczowe oko Takie samo, albo bardzo podobne robiłem w Minecraft w filmie, który był poradnikiem do tego, jak zrobić koło w Minecraft, także jak ktoś jest ciekawy, to jest takie na miniaturce koło tęczowe i ja robię tam koło w Minecrafcie oczywiście nie jest to prawdziwe koło koło a raczej kwadraty ustawione we wzór koła i tak to właśnie wygląda świerki, dobrze myślę, e, ciekawe e, to może być też ta opuszczona kopalnia nigdy w sumie nie wiadomo bo w sumie no to też mi wygląda na opuszczoną kopalnię i, i, i co mówiłem i to nie, dość, dość tak ciekawie na wydróża jest i zobaczcie ile emeraldu nieźle, nieźle, podoba mi się a jeszcze tutaj mamy jeżeli zobaczycie w tą stronę nether, czyli mega fajną wyspę trzcinę cukrową piasek, tylko znowu, znowu jakiś piaskowiec no i to tyle to tyle, zrobiliśmy 360 stopni dookoła Wszystko opowiedziałem, a przede mną Drzewa Robią się drzewa Jak zwykle Wow, wow, aha, teksturpak się zepsuł Po prostu Zbyt dużo ich zaczęło rosnąć W krótkim czasie I, i wylądowałem w jednym z nich Co było odebrane jako błąd Teksturpaka No Chyba się udało je ściąć, ale nie jestem pewny. Te liście, kto wie, czy spadną, czy nie spadną. Wszystko zobaczymy w najbliższym czasie, jak to się powiedzie nam. Ehm. Dobra, lecimy jeszcze w tamtą stronę, bo obiecałem. Chciałem już kończyć, no ale obiecałem. Że pójdziemy na tamtą wyspę. No to też to robimy, bo jesteśmy zdobywcami, bo jesteśmy wyjątkowymi Minecrafterami, bo do nas należy cały ten świat. Okej, okay, trochę błąd, trochę błąd z popełniłeś, bo. Zabrakło Ci kamienia, ale, ale chwila, przecież nie zabrakło. Mi mi zabrakło, co ja gadam. Przecież ja sobie wykopałem przed nagrywaniem tego filmu dość sporo i to to dość sporo mam. Jednak, dlatego mógłbym nawet na kilka innych wysp jeszcze iść, gdybym się nie rozgadał na temat tego, co tutaj widać i co tutaj słychać. I, i w sumie. Wezmę to żelazo, tak, wezmę go. Okej, okay, to był skok odwagi. Squidward się odważył i skoczył. Okej, okay, no i mamy właściwie już w tym momencie trochę kamyczka, trochę. Mm, yy, żelaza i jest pięknie. O to właśnie chodzi, żeby tak pięknie przez całą tą serię było. E, dlatego subskrybujcie, komentujcie, klikajcie magiczny dzwoneczek. Pozdrawiam Was na razie Pa i cześć!